ramach zajęć artystycznych, które przyszło mi w zaszczycie prowadzić. Uczniowie naszego gimnazjum, już no niestety kończącego gimnazjum się, wystawią w tym roku sztukę, molierowską sztukę. Dlaczego Molier? Molier zawsze twierdził, że uczy ze sceny. Ja nie śmiem się porównywać nawet z Molierem, ale uważam, że można uczyć nie tylko ze sceny, ale i na scenie. W ramach tych zajęć artystycznych, teatralnych dokładniej, uczymy nie tylko grania na scenie, ale również i pięknego wypowiadania się, recytacji i przede wszystkim obcowania ze sztuką. Jak wiadomo, w małych miejscowościach, małych wsiach, miasteczkach dzieci mają mniejsze możliwości pokazania swoich talentów. I my właśnie przez te zajęcia teatralne pokazujemy, że ta młodzież, nasza młodzież z małych miejscowości niczym nie odbiega od tych z wielkich metropolii. A że jest to też moją pasją i kocham pracę z młodzieżą, dlatego podjęłam się prowadzenia tych zajęć teatralnych, a tym samym przygotowania sztuki Skąpiec, na którą dzisiaj serdecznie zapraszam. Nie Helen, nie żałuję niczego. Zbyt słodka jakaś władza niewoli mnie. Nie mam siły pragnąć, aby się tu nie było stało. Czegoś się lękasz? Ach, nie jeden, ale stu rzeczy. Porywczości ojca, wymówek rodziny, sądu świata. Miłość każe ci zapomnieć o domu i ojczyźnie. Zatrzymuje cię w tym mieście, zmusza cię, abyś ze względu na mnie trzymał w ukryciu stanie nazwisko. A wreszcie skłania do tego, i żeby mnie widywać, przyjąłeś obowiązki domownika mojego ojca. Ach, wcale nie jestem pewna, czy świat zechce zrozumieć moje uczucia. Walery, staraj się zjednać przychylność ojca. Dziś sama jakoś nie pracuje nad tym. Jest zręczności łoczewa, aby dostać się do jego domu. Jak maskuje się mu stanie, byle mu się przypodobać. I jaką rolę odgrywam tutaj, jedynie dla kupienia sobie życzliwości. Ale czemu nie starasz się zjednać poparcia mojego brata na wypadek, gdyby służącej przyszła ochota zdradzić tajemnicę? Nie można zabiegać nas o jedno i drugie. Charaktery ojca i syna są tak sprzeczne, że ciężko by się utrzymać podwójnej roli. Ale ty, z swej strony, starasz się wpłynąć na brata i skorzystać z przyjaźni, jaką ma dla ciebie. Idzie właśnie. Odchodzę. Młodzież bardzo chętnie bierze udział w tych zajęciach i ja tutaj będę protestować, jeżeli ktoś powie, że mamy złą młodzież, mamy wspaniałą młodzież. Trzeba im tylko zorganizować czas, dać możliwości i wtedy oni pokażą to, co najpiękniejsze w młodzieży. Wrażliwość, piękne i mocne często charaktery, ale przede wszystkim to, że naprawdę, naprawdę wykonują dobrą pracę. Niech się pan zobaczy! Te szerokie hajdawery to wprost stworzone na magazyn złodziejski. Bardzo bym rad, gdyby kogo zaprowadził na szubienicę. Ach, jakże ten człowiek wart byłby swojego losu i z jakąż radością okradłbym go naprawdę. Dalej, odstaw. Co? To co wziąłeś? Nic nie wziąłem. No to z Panem Bogiem ruszaj do wszystkich diabłów. Tak? Powiadam, że w gruncie rzeczy jestem zupełnie pańskiego zdania. Słuszność jest oczywiście po pańskiej stronie. Ale i córka nie jest zupełnie w błędzie, jeżeli... Nie! Taką sposobność trzeba wlotować w głos. Sprawa ta przedstawia dla mnie jeszcze jedną korzyść, której w innych warunkach nie mógłbym się spodziewać. Godzi się wziąć bez posagu. Bez posagu? Tak, bez posagu. Ha! Na to już nic nie mogę odpowiedzieć. Bagatela to i to w istocie decydujący argument. Muszę chylić czoła. Prawda, że stanowi dla mnie